Witam Państwa bardzo serdecznie ze stadionu Turf Moor w Burnley. Późny wieczór, godzina 21:15. Zapraszam na starcie dwóch odmiennych ekip. Z jednej strony Burnley, ekipa na 15 miejscu w tabeli, mało strzelna, ale od czterech spotkań u siebie niezwyciężona. I Manchester United, który ma szansę objąć fotel lidera, a przecież oni jeszcze na wyjeździe nie przegrali, a jedynie zremisowali z Leicester. Będzie się działo i na ten mecz zapraszam pełen emocji Mateusz Stów. Dośrodkowanie na pole karne, uderzenie i gol! 1-0 strzelcem bramki mistrz świata, Paul Pogba! Ależ kapitalnie przyłożył z voleja. Mówiliśmy o Markusie Rashfordzie, a tymczasem to Paul Pogba notuje swoją bramkę w tym sezonie. Był pod znakiem zapytania w tym meczu, czy wystąpi, czy nie. Ostatecznie występuje i zobaczmy. Najpierw wygrywa pojedynek główkowy z Brownhillem. Później bierze udział w akcji, przesuwając się do przodu. Markus Rashford na skraju pola karnego podrzucił sobie i z 14 metra, bo pole karne ma 16 metrów, z 15 metra z powietrza z voleya, jeszcze po rykoszecie obrońcy, ale myślę, że będzie tutaj bramka zapisana na konto Paula Pogby. Mimo wszystko tak jest, ale mimo wszystko po rykoszecie Lutona piłka wpada w sam środek bramki. Bramkarz rzucił się w kierunku strzału Paula Pogby, jednak rykoszet zmienił wszystko i bramka jest zapisana na konto Paula Pogby. Dla Paula Pogby jest to oczywiście pierwsza bramka w tym sezonie.